Panie radny, pan zgłosił interpelację na tej sesji, bardzo ciekawą interpelację. Chodzi w niej o to, aby wszystkim radnym zakupiono laptopy, jeśli dobrze zrozumiałem. Proszę powiedzieć, dlaczego taka potrzeba? To znaczy się, inspiracją dla mnie był pobyt u kuzyna, który jest burmistrzem w miejscowości Kłobuck pod Częstochową. I tam zaprosił mnie na sesję Rady Miasta w Kłobucku. To jest miasto 15-tysięczne i zaskoczenie moje było straszne, ponieważ cała Rada Miasta tam miała już we wrześniu laptopy do dyspozycji. I później nawiązałem rozmowę z moim kuzynem i mówi, że to jest bardzo praktyczne, szybki przekaz informacji z biura. Kierowca nie musi rozwozić, nie musi szukać radnych, bo wiadomo, że każdy ma swoje obowiązki. I zaproponowałem taką interpelację, żeby to przenieść na nasz grunt zyskowowski. Myśli pan, że ten koszt jest uzasadniony? No bo to jednak będą koszta, prawda? No, na początku będzie kwota, która jest niezbędna do zakupu, ale później to się zwróci, bo i będzie szybkość komunikowania między biurem Rady Miasta a radnymi czy prezydentem i myślę, że jak najbardziej w okresie 4 lat to się zwróci na korzyść miasta. Ekonomicznie uzasadnione. Pan radny Bladowski złożył taką interpelację o to, żeby dla całej rady, dla wszystkich radnych stały zakupione laptopy. Pan tą interpelację poparł, dlatego że widzi pan ekonomiczne uzasadnienie takiego zakupu, bo to na początku na pewno będzie wydatek. Jakie? Znaczy, na początku jest wydatek, ale to trzeba rozliczyć w okresie 4-letnim. Poza tym, no, ja już nie chcę się odwoływać do ekologów, którzy mówią, że oszczędzajmy drzewa. No, papier w Polsce jest produkowany głównie z drzew. I to jest podstawowa oszczędność, a poza tym to czysta ekonomia przemawiała za tym. Przy czym ja taką interpelację jako radny powiatowy składałem, bo nie wiem, czy kto wie, ale tych papierów, które są produkowane dla radnych, to tak jakby jedno na drugim ułożył, no to jest warstwa gdzieś 1,20 m co najmniej. No. Na każdą sesję? Nie, no mówię o 4 latach, co nie? To nie? No ale jak się podliczy ilość drukowanych rzeczy, ja już nie mówię o tym, że wtedy generalnie przesyła się wszystko pocztą elektroniczną już. I radni, ja jestem za takim systemem jak najtańszym oczywiście, żeby to było rozsądnie. No można kupować rzeczy takie jak systemy operacyjne, które są korporacyjnie nabywane i nie to jest przyszyte do jednego laptopa. Także wiele rad już to zrobiło. A ja wiem, że to tak dla niektórych ludzi, którzy może nie mają dużych dochodów, to trochę źle wygląda. Ale to zwykła ekonomia przemawia za tym, żeby to zrobić. Dzisiaj to już nie jest laptop rzędu tam 3-4 tysiące. Dzisiaj taki średni laptop można kupić poniżej 1000 zł. To nie musi być jakaś super maszyna do gier, bo nie o to chodzi. Na pewno takim, jakby ktoś chciał taki coś kupić, to by był przeciw. To musi być tylko, żeby odczytywano pliki Office'a i pliki typowe graficzne, jakieś PDF na ogół. No, to jest standardem.